Więcej programów w tej samej cenie. Zwiększamy atrakcyjność pakietów telewizyjnych. Od jesieni 2018 roku dodatkowe programy telewizyjne w obecnym abonamencie. Pakiet podstawowy Ale Kino Plus, Planetę Plus, Kuchnia Plus, Domo Plus, Teletun Plus, Mini Mini Plus, Kino TV, Sci-Fi, Top Kids, Polsat Rodzina, Polsat Games. Pakiet socjalny TVR, pakiet rozszerzony Filmbox Action AMC. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2, telefon 42 716 16 90, reklama i redakcja programu lokalnego. Zgierz, ulica Chorza 6, telefon 512 100 520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Dobry wieczór, jest piątek, 8 marca. Rafał Woźniak, zaczynamy ostatni w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach będzie m.in. Trwa rekrutacja do przedszkoli. Miejsc w zgierskich placówkach ma nie zabraknąć. Od kilku lat prowadzimy w Zgierzu nabór elektroniczny. Możemy w ten sposób racjonalnie bazować na tych miejscach, które przedstawiamy do rekrutacji i w latach ubiegłych udawało nam się w 100% zapewnić te miejsca. A także 8 marca, Dniem Kobiet. Czego mieszkańcy Zgierza życzą Zgierzankom? Wszystkiego najlepszego, żeby nasze żony jak najdłużej żyły w zdrowiu, żeby się nami opiekowały jeszcze. Między innymi chór Viva, Anna Paszkowska oraz soliści z Teatru Wielkiego. W Zgierzu wystąpili w sali Przystań. Koncert odbył się z okazji Dnia Kobiet. Nie zabrakło oczywiście serdecznych życzeń i kwiatów. Sale zapełniły przeważnie panie, choć na widowni można było także dostrzec kilkunastu mężczyzn. Dzień Kobiet w Zgierzu. A właściwie tydzień dla kobiet, bo już w poniedziałek w sali Przystań artyści zaśpiewali po raz trzeci właśnie dla pań. Chcemy umilić i podkreślić to święto, tak nieraz zapomniane może tak przez panów, a my tutaj dzięki nami, naszym panom, słuchajcie, właśnie jak najbardziej tutaj się zgodzę z kolegą. No i chcemy, żeby ten dzień panie długo pamiętały, dlatego jest przygotowany przecudowny program. Wystąpiła plejada gwiazd z naszego miasta, m.in. chór Viva, Anna Paszkowska, jak również wschodząca artystka Aleksandra Wasiak. Pierwsza piosenka to będzie Hot Stuff, taka dosyć skoczna z lat 80. Druga piosenka to będzie Cykady na cykladach, również z lat 80. I trzecia będzie z najnowszego filmu Narodziny Gwiazdy, tam gdzie gra Lady Gaga.
I to będzie piosenka Always Remember Us This Way. Na widowni można było dostrzec również sporą grupę mężczyzn, to jednak ten dzień był dedykowany przede wszystkim kobietom. To jest przede wszystkim dla naszych zgierzanek, dla naszych kochanych kobiet, żeby uczcić ich święto, żeby przy tym święcie mogły w sposób kulturalny spędzić czas, posłuchać muzyki, dobrej muzyki. Jednego dnia panie mogły uczestniczyć aż w 5 występach. Było dużo utworów z muzyki klasycznej, zarówno w wykonaniu solistów z Teatru Wielkiego, jak i zespołu akordeonowego All Stars. Zaprezentuje nam taką przegląd muzyki po całym świecie. Także szybciutko, ale i będziemy we Włoszech, w Argentynie, we Francji, na Węgrzech, oczywiście w Polsce, bo będzie prząśniczka, więc musi tutaj być. Artyści Teatru Wielkiego, nasi lokalni artyści. Także będzie 5 występów, 5 zespołów pełnych bagażu piosenek. Chciałbym tu z tego miejsca, oprócz osób, kobiet, które będą dzisiaj na tym koncercie, życzyć wszystkim zgierzankom wszystkiego najlepszego. Zanim artyści wyszli na scenę, ksiądz dziekan Andrzej Chmielewski złożył wszystkim paniom szczególne życzenia. Wszystkie kobiety, myśląc o sobie, myślą, że są gorsze od mężczyzn i pod tym względem są naprawdę głupie. Bo one same i inni wiedzą, że są przecież i mądrzejsze, i bardziej zaradne. Tego mają się trzymać. Każdy, kto przyszedł na koncert, otrzymał prezent w postaci jabłka i cukierka. Każda osoba, każda z pań, która przychodzi, dostaje skromny upominek. Jest to nasze polskie jabłko. Wiecie Państwo, że musimy tutaj nasze polskie rzeczy promować. I oczywiście jeszcze słodycze, także żeby jeszcze tutaj coś słodkiego panie miały. Barwny i wesoły występ bardzo spodobał się zgromadzonej publiczności, która klaskała w rytm muzyki i śpiewała razem z artystami. Marzec dla wielu rodziców jest miesiącem, w którym podejmują ważną decyzję co do najbliższej przyszłości swojego dziecka. Bowiem w ubiegły piątek ruszyła rekrutacja do przedszkoli. Co istotne, marzec to także czas drzwi otwartych w placówkach oświatowych z terenu Zgierza. Z naszą kamerą zostaliśmy zaproszeni na takie spotkanie do szkoły podstawowej nr 6. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019-20 rozpoczęła się w ubiegły piątek i potrwa do 14 marca. Od kilku lat prowadzimy w Zgierzu nabór elektroniczny. Możemy w ten sposób racjonalnie bazować na tych miejscach, które przedstawiamy do rekrutacji i w latach ubiegłych udawało nam się w 100% zapewnić te miejsca. W przypadku przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych postępowanie uzupełniające zaczyna się 15 i zakończy 28 maja. Natomiast nabór do szkół podstawowych rozpoczyna się już 1 kwietnia. Tym samym wiele placówek oświatowych z terenu Zgierza organizuje drzwi otwarte, podczas których dzieci, ale przede wszystkim rodzice mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną danej szkoły. To nasze stulecie pięknie wpisał się tytuł, który dostaliśmy szkoły roku 2018. Ale też wszystkie sukcesy naszych uczniów, bo już wiemy o tym, że mamy finalistów konkursów przedmiotowych, są sukcesy sportowe, są sukcesy artystyczne. No, to wszystko nas cieszy zawsze. Czekają miejsca na uczniów w klasach 1, 3, 4, 8. Tak. Do klas pierwszych zamierzamy przyjąć sporo uczniów, około 60, bo zamierzamy otworzyć 3 klasy. Otwieramy 2 klasy czwarte, jedną o profilu piłki nożnej sportową, a drugą z dodatkową godziną języka angielskiego. Klasy piąte, szóste po jednej ogólnej, siódme dwujęzyczne i siódme
ogólne. Mam nadzieję, że dopiszą. Do tego, by od września naukę podjąć w tej szkole zachęcali dyrekcja, nauczyciele, absolwenci, ale przede wszystkim obecnie uczęszczający do placówki uczniowie. Ta szkoła jest dwujęzyczna, może się to bardzo dobrze rozwijać. Ta szkoła także jest szkołą sportową, można tutaj grać w piłkę nożną. Tak, śpiewam, to jest taki, jak ktoś umie śpiewać, bardzo zachęcam, ponieważ to jest taki fajny chórek, że to szkoda oszczędzać słów. A atmosfera jak z atmosferą, jak z kolegami, koleżankami? No, koledzy, koleżanki dobrze się uczą. Nauczyciele wymagający? No, średnio bym powiedział. Nabór do szkół podstawowych zakończy się 30 kwietnia. W przypadku placówek z oddziałami sportowymi czy też językowymi termin składania podań upływa w poniedziałek 11 marca. Muzeum Miasta Zgierza zaprosiło mieszkańców na wystawę czasową Międzynarodowe Biennale Obrazu Quadro Art. Był to wernisaż wystawy członków Łódzkiego Okręgu Związku Artystów Polskich, którzy po raz pierwszy mogli pokazać swoje obrazy w naszym mieście. Dzieła będzie można oglądać do 19 kwietnia. Nie sugeruje tematu ani nie faworyzuje żadnej stylistyki artystycznej. Międzynarodowe Biennale Obrazu Quadro Art ma formułę otwartą, a jego oryginalność polega na narzuceniu formatu pracy 100 na 100 cm. Jeżeli chodzi o naszą wystawę, jest to najbardziej taki znaczący projekt naszego okręgu łódzkiego, który organizujemy co 2 lata, no i staramy się, żeby no, ideą tego konkursu było takie zintegrowanie, zjednoczenie artystów, środowiska artystycznego nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, a nawet może i rozszerzymy ten zasięg na bardziej światowy. Mamy taką nadzieję, cały czas pracujemy nad tym, żeby ten projekt no, uzyskał jak największą popularność wśród środowiska artystów. Obrazy wszystkich uczestników tegorocznej już 6. edycji konkursu, a także członków jury można było zobaczyć na wystawie w Muzeum Miasta Zgierza. Po raz pierwszy chyba w Zgierzu, tak mi się na mnie wydaje, ale na pewno w Muzeum Miasta Zgierza, podjęliśmy współpracę ze Związkiem Polskich Artystów Plastyku Okręg Łódzki i to jest ekspozycja członków tego stowarzyszenia o tytule Międzynarodowej Biennale Quadro Art. Celem konkursu jest pozyskanie nowatorskich prac o wysokim poziomie artystycznym. Jest to unikalny w Polsce konkurs malarski o międzynarodowym charakterze, promujący sztuki plastyczne w kraju i za granicą. Dajemy jedną pracę i to jest moim zdaniem z jednej strony dobre, bo autor decyduje, nie ma problemu, po prostu decyduje się na którąś pracę, a z drugiej strony nie za bardzo, ponieważ prezentując 2 lub 3 daje szansę komisji jurorskiej wyboru do dalszej ekspozycji. Bo czasami jesteśmy w rozterce, czy dom dać, czy inną, czy jakąś jeszcze inną. I to jest właśnie ten problem, przynajmniej w moim przypadku, w mojej sytuacji. Pierwszą zasadą konkursu jest pełna akceptacja każdego sposobu twórczej wypowiedzi na płótnie. Ponieważ tutaj w technice zrobiłam puringu, czyli to jest taka technika rozlewana akrylu, nie malowana, więc momentami w tej technice wychodzą rzeczy nieoczekiwane, ale tutaj ja oczekiwałam tych, czyli podróże, jakieś niespełnione może marzenia. Związek Artystów Polskich zaprasza co 2 lata do wzięcia udziału w konkursie profesjonalnych artystów, pragnących zaprezentować swoją indywidualną osobowość twórczą. Lomi Lomi Nui wywodzi się z Hawajów i od wieków służył uzdrowieniu i oczyszczaniu. Ten styl masowania ciała rozprzestrzenił się na cały świat w drugiej połowie XX wieku. Do Polski dotarł kilka lat temu. Także w naszym mieście dzięki Agnieszce Kochaniak możemy poczuć na własnej skórze, jak masaż wpływa na rozluźnienie napięcia mięśni oraz daje uczucie wewnętrznego spokoju, a umysłowi wolność od niepokojów. W
tradycji hawajskiej masaż ten odbywał się w świątyni na kamiennym ołtarzu i trwał od kilku godzin do kilku dni. Rytuał Lomi Lomi służyć miał duchowemu oczyszczeniu, zharmonizowaniu wszystkich procesów ciała oraz zapewnieniu równowagi wewnętrznej. Masaż powstał dla najważniejszych osób w całej wiosce. Dla wodzów, którzy masowali byli godzinami, nieraz zdarzało się, że całymi dniami. Oni oczekiwali w tym czasie na takie wizje, które bogowie zsyłają, podpowiadają tym samym, jak kierować wioską, jak kierować społecznością. Dzięki masażowi poprawie ulega układ krążenia, zwiększa się elastyczność stawów. Rozluźnienie napięcia mięśni daje uczucie wewnętrznego spokoju i umysł wolny jest od niepokojów. Osoba schodząca ze stołu czuje się taka ukołysana, ukochana, taka zaopiekowana. Koniecznie w tym miejscu dodam właśnie specyfikę masażu, bo wydaje mi się, że przede wszystkim ten masaż od wszystkich innych wyróżnia forma dotyku. Masaż jest wykonywany w duchu aloha, co oznacza, że jest z miłością, z czułością, z pełną akceptacją do tego, co dzieje się na stole, do osoby leżącej na stole. Więc tak stworzona przestrzeń sprzyja temu, żeby całkowicie się rozluźnić, żeby odpłynąć, tak, w cudzysłowie, żeby usłyszeć swoje myśli, poczuć swoje ciało. Lomi Lomi Nui trwa minimum 1,5 godziny. Wykonywany jest głównie przed ramionami, a wszystkie ruchy połączone są z rytmem spokojnej hawajskiej muzyki i pachnącym ciepłym olejem kokosowym. Więcej o tej praktyce w programie Zgierzanie inspirują. Na wzór słynnych wileńskich kaziuków co roku w naszym mieście organizowany jest jarmark kaziukowy. Jak będzie przebiegała tegoroczna edycja, o tym opowie Państwu Emila Okupska i jej gość. Czas na porcję zbliżających się wydarzeń kulturalnych. Już po raz 15 kaziuk w naszym mieście. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców naszego miasta? O tym prezydent Przemysław Staniszewski. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie wszystkich Państwa już od godziny 9. Cała sobota to moc atrakcji, przede wszystkim występ wielu zespołów. Ten piątkowy wieczór pokazał, jak fajnie rzeczywiście w Zgierzu może być i ile rzeczy może się dziać. Cała sobota poświęcona różnego rodzaju wydarzeniom, przede wszystkim sam jarmark kaziurkowy z wystawcami z zaprzyjaźnionego rejonu Wileńszczyzny. Moc atrakcji na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Ogrom przedsięwzięć muzycznych, bo tak, żeby nie pomijać nikogo, trzeba powiedzieć. Serdecznie zapraszam, ale przede wszystkim na sam koniec wieczór wileński w towarzystwie z śpiewaczem Lutnia, gdzie nasz zaprzyjaźniony zespół Rudomianka będzie wspólnie z nami kończył ten wspaniałe wydarzenie, 15 już z kolei wydarzenie jarmarku kaziukowego. 9 marca w sobotę o godzinie 9 na Małej Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczną się otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Dzieci w Zapasach. Prawo startu mają dzieci urodzone w latach 2008 i młodsi. Zapraszamy do przyjścia i kibicowania. Także w sobotę o godzinie 18 w klubie Agrawka przy ulicy Mielczarskiego 1 odbędzie się koncert Tysiące Twarzy – Metamorfozy, czyli Talent Kolektyw dla Zuzi. W imieniu Talent Kolektyw zapraszamy na koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany na leczenie Zuzi Ciesielskiej. Koncert poprowadzi Julia Szwajcer i Magdalena Medyńska. Podczas wydarzenia będą odbywały się dodatkowe licytacje, wstęp 10 zł. We wtorek 12 marca o godzinie 17 w filii nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy Długiej 29A odbędzie się koncert pod nazwą Tyle Słońca. Dla zgierskiej publiczności po raz kolejny zaśpiewa Lubow Melka. 14 marca o godzinie 17 w Zgierskiej Galerii Sztuki odbędzie się wernisaż wystawy pod nazwą Ćwiczenia, czyli prace uczestników zajęć pracowni plastycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Dostała Pani dzisiaj coś? Jeszcze nie, ale myślę, że jak wrócę do domu, to tak. Kwiatek zawsze jest. Dokładnie. Jest
z tymi kobietami, jeśli chodzi o komplementy, lubią takie poparte chyba jeszcze jakimś przykładem, za co na przykład kochamy kobiety. No dokładnie, zdecydowanie. Myślę, że wszystkie kobiety lubią komplementy i no takie miłe to jest, naprawdę. Trudne jest życie kobiety, wolałaby pani być mężczyzną czasami? Nie, no zdecydowanie nie, oczywiście, no chociażby ze względu na te komplementy. No nie, chyba jednak, znaczy trudne jest na pewno, ale nie wiem, myślę, że mężczyźni też nie mają łatwo. Dlaczego pani zazdrości na przykład mężczyznom? Spokoju. Tak, i wypoczynku. Uważa pani, że kobiety tego nie mają? Uważam, że nie, że jednak się napracują bardziej. Kwiatek musi być obowiązkowo. Życzenia złożyć. Jakie komplementy zazwyczaj pan na przykład mówi kobiecie? A no wie pan, ja to dużo zdrowia żonie życzę, najwyższy to wiewa, to już wiek trochę jest. No, tak. A chciałby pan być kobietą? Inaczej się urodzić? Zazdrości pan kobietom? No, czy ja wiem, raczej to chyba nie. Trudne mają życie? Na pewno tak, no. Trudniejsze od mężczyzn? Na pewno tak. A w jakim związku na przykład? W czym na no, przykład? No wie pan, dzieci chowają, inne obowiązki, w domu, kuchnia, inne rzeczy. No. Dałem. Tak, komu? Znajomym. Tak. No i co, ucieszyły się? Bardzo, proszę pana. A jakby pan nie dał, to by się obraziły pewnie. No tak, bo to znajome. To trzeba dać. Czego pan życzył? No, dużo zdrowia i 100 lat życia. Najważniejsze. Najważniejsze to zdrowie. Za co możemy kochać kobiety? Za to, że nas szanują. Prawda czy nie? Jasne. No wiedzieć pan. Tak, to sporo kwiatków dałem rodzinie, żonie. Ojej. I co pan życzy tego dnia? No wszystkiego najlepszego, żeby nasze żony jak najdłużej żyły w zdrowiu. Żeby się nami opiekowały jeszcze. A myśli pan, że komplementy lubią kobiety dostawać? Bardzo. Wszystkie. Od najmłodszej do najstarszej. A jakie najlepiej działają? Ja wiem, no. Jak jest mąż miły, kochający, jeszcze kwiatek dołączy do tego, to już jest super. I? Mam nadzieję, że dostanę, tak. Od kogo się pani spodziewa? No, od zięcia. Aha. No. A kobiety się raczej obrażają, jeżeli się nie pamięta o 8 marca? No, ja na przykład bym się nie obraziła, ale nie mogę mówić za wszystkie kobiety, prawda? No tak. Ale no. Komplementy lubi pani. Ale na pewno lubię i na pewno jest to bardzo miłe. Dostać w tym dniu kwiatka, no. Zresztą jestem ze starszego pokolenia i zawsze to pamiętam, jak w pracy się dostawało, prawda? Jak jeszcze pracowałam, bo już jestem na emeryturze. A to wie pan, bardzo to było miłe, no bardzo to było miłe i na pewno się cieszymy z tego. A żony i teściowej. Czyli zaraz będzie wręczenie, czy na razie do pracy pan? Nie, już wracam do domu. Tyle tych kobitek jest, że nie sposób policzyć, no. Mama, babcia, narzeczona. Co roku pan pamięta? No kurczę, trzeba, nie? A jakby święta. Pan nie kupił, taka okazja by była na przykład, zapomniałby pan, co by się stało? Możemy nie wracać do domu, bo to ej. W kierunku Polski zbliżają się kolejne układy niskiego ciśnienia. Niż Korneliusz, taką nazwę dali mu niemieccy meteorolodzy, przyniósł dziś do Polski silny wiatr. Zapraszam na prognozę pogody. Jutro pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, termometry wskażą nawet do 9 stopni. Natomiast w nocy słupek rtęci powędruje do poziomu 3 stopni. W niedzielę w całym kraju nieco się przejaśni, choć także możliwe opady deszczu. Temperatura sięgnie także 9 stopni Celsjusza. Możliwe, że początek tygodnia przywita nas opadami, a temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie jedynie 5 kresek powyżej zera. To były wydarzenia Telewizji Centrum. Zachęcam do pozostania z nami, bowiem po krótkiej przerwie program Zgierzanie inspirują. Na kolejną porcję informacji lokalnych zapraszam tradycyjnie w poniedziałek o stałej porze. Miłego weekendu i wieczoru życzę. Pozdrawiam.
Masaż powstał dla najważniejszych osób w całej wiosce. Dla wodzów, którzy masowali byli godzinami, nieraz zdarzało się, że całymi dniami. Oni oczekiwali w tym czasie na takie wizje, które bogowie zsyłają, podpowiadają tym samym, jak kierować wioską, jak kierować społecznością. Dziś oczywiście masaż trzeba było dopasować do czasów, w których żyjemy, i te kamienne stoły wodzów zastąpione są wygodnym stołem do masażu. Natomiast cała filozofia i korzenie tego masażu dotrwały do czasów obecnych. Jest to swojego rodzaju taki rytuał, ceremonia. Często jest tak, że znajdujemy się na jakimś drodze, w której nie wiemy, czy wybrać tak, czy wybrać inaczej. Ten masaż pomaga, sprzyja temu, żeby zdecydować, żeby podjąć decyzję. To jest czas, w którym mamy, nie wiem, co najmniej 2 godziny na to, żeby pobyć samemu ze sobą, żeby odciąć się od pędu, od zamieszania, które zostawiamy gdzieś za drzwiami. Jak przebiega ten masaż? Jakbyśmy mogli opowiedzieć, bo mówimy tutaj o historii, ale jak to wygląda tak w praktyce? Masaż Lomi Lomi Nui jest wykonywany tą częścią ręki, od nadgarstka do łokcia, tą miękką stroną. Jest wykonywany przy hawajskiej spokojnej muzyce, gorącym naturalnym olejem kokosowym. Masaż zaczynamy od rozmowy, na pewno. Myślę, że potrzebuję tego i ja, i osoba, która przychodzi na masaż. Nie jest jeszcze tak bardzo znany, jest troszkę inny. Odpowiadam na pytania, które mój gość ma, jeśli chodzi o masaż. Opowiadam też o masażu samym w sobie, jak wygląda. Zaczynamy od masażu pleców. W filozofii tego masażu plecy to nasza przeszłość, nasza przyszłość, bo to coś, czego nie widzimy, więc pracujemy na te przyszłością. I druga część masażu to przód ciała, czyli nasza przeszłość. Masaż odbywa się tutaj u Pani w domu, tak? Bo taka to też atmosfera, klimat, nie jakiegoś gabinetu, tylko takiego właśnie gdzieś tam bardziej większa intymność. Tak, tak. To nawet ma też jakieś swoje uzasadnienie w historii masażu. W dzisiejszych, obecnych czasach może jest to dość niestandardowe, natomiast właściwie to tak jak szamani hawajscy, bo ci również wybierają i wybierali miejsce takie jak dom czy jakieś intymniejsze pomieszczenie. Rezygnowali ze spa, z jakichś innych salonów. Sprzyja to takiej dużo większej intymności, tak jak powiedziałaś. No i z mojego punktu widzenia, ja każdego, kto przychodzi na masaż, traktuję jako takiego swojego bardzo wyczekiwanego, bardzo chcianego gościa, którego mam wielką przyjemność u siebie gościć. A jak to się stało, że Zgierzanka, przynajmniej mieszkająca w Zgierzu osoba, wpadła na pomysł, żeby stosować taką technikę masażu? Mhm. Co prawda już na ten moment nie wierzę w przypadki, więc to mogę śmiało powiedzieć, że tak po prostu życie się toczyło od jednego wydarzenia do drugiego. Natomiast cała moja historia, jeśli chodzi o masaż, zaczęła się od tego, że od zawsze fascynowała mnie taka medycyna naturalna, jeśli chodzi na przykład bańki, stawianie baniek, i to tak krok od kroku po prostu poszło dalej. I to czymś więcej niż przypadek naprawdę, i czy jakieś takie może tak miało być i tak się stało. Masaż wykonuję raz dziennie. Spotykam się na masażu popołudniami, co zresztą jest bardzo dobre, zwłaszcza dla osoby, która korzysta z masażu, ponieważ po jakimś dwugodzinnym na przykład wyciszeniu fajnie jest wrócić do domu, położyć się, nie nakładać sobie już jakichś dodatkowych obowiązków, tylko wypocząć. Organizm się po prostu będzie po czymś takim domagał przedłużenia stanu takiego relaksu i wyciszenia. Zgierzanie chętnie przychodzą, i to są tylko kobiety, czy możemy
mężczyźni również? Bardzo chętnie i właśnie to mnie teraz bardzo cieszy, bo zarażam tym masażem, całą jego filozofią od około 2017 roku i tak powolutku, drobnymi krokami, ale na ten moment cieszy się ten masaż naprawdę dużą popularnością. To jest dla zestresowanych takich osób żyjących w ciągłym pędzie, czy kto tu może się pojawić? Jak to? Właściwie każdy. W moim odczuciu naprawdę każdy. Ale rzeczywiście, czasy są takie i ta rzeczywistość, która nas wszystkich otacza, jest taka, że ludzie właściwie nie potrafią odpoczywać. Właściwie nie mają na to czasu. Bardzo często jest tak, że właściwie jak tylko biegają, od razu chcieliby się już rozbierać, co mam robić, i w tym pędzie po prostu, w tym pędzie jeszcze są. Więc moja rola w tym taka, żeby wyciszyć, uspokoić, żeby złapać oddech. Masaż bardzo sprzyja temu właśnie, że zupełnie zresztą tak jak u podstaw gdzieś tam dla najważniejszych osób w całej wiosce, to ja dzisiaj też zachęcam do tego, żeby ten czas właśnie wykorzystać w taki sposób, poczuć się wyjątkowo, poczuć się najważniejszym, żeby złapać oddech, żeby się wyciszyć, żeby zostać ze swoimi myślami, żeby ze swoimi uczuciami takimi, emocjami, które płyną gdzieś z ciała. To jest idealny moment dla osób, które właśnie chcą się zatrzymać, odstresować. Filozofia masażu mówi, że masaż trwa tyle, ile potrzebuje ciało. Wiadomo, że nie jest to tak jak kiedyś było, kilka godzin, kilka dni, bo nikt nie ma na to czasu. Przyjęło się, że takie półtorej godziny, dwie, troszkę więcej niż dwie, to taki czas stricte na masaż. Natomiast jeśli doliczymy do tego rozmowę przed masażem, ja po masażu też zachęcam do tego, żeby zostać na stole, żeby poleżeć, żeby jeszcze chwilę odpocząć, tak wolniutko wrócić do rzeczywistości. I dodamy do tego jeszcze tą czas, rozmowę, spostrzeżenia po masażu. To często jest to 3 godziny. Bywało też dłużej. Jakie są odczucia, jakie są te efekty pozytywne, uboczne, jeżeli można tak nazwać? Na pewno jest to mega zrelaksowanie. Jest taki spokój wewnętrzny, harmonia. Te wrażenia po masażu najczęściej są takie, że osoba schodząca ze stołu czuje się taka ukołysana, ukochana, taka zaopiekowana. Koniecznie w tym miejscu dodam właśnie specyfikę masażu, bo wydaje mi się, że przede wszystkim ten masaż od wszystkich innych wyróżnia forma dotyku. Masaż jest wykonywany w duchu aloha, co oznacza, że jest z miłością, z czułością, z pełną akceptacją do tego, co dzieje się na stole, do osoby leżącej na stole. Więc tak stworzona przestrzeń sprzyja temu, żeby całkowicie się rozluźnić, żeby odpłynąć, tak, w cudzysłowie, żeby usłyszeć swoje myśli, poczuć swoje ciało.